Nie wiem, ale jestem szczęśliwy, że tego, co powiedział przed parami minutami Jasiu, i no, chcę wam przypomnieć, on mówił, co prawda nie mówił o żadnym szkicu filmowym, ale ten nacisk, jaki położył na scenariusz, to jak w jakiś sposób opowiadał, jak to jest ważna część. No to dokładnie robienie szkicu filmowego jest też jakby takim skryptoktorem. My sami jesteśmy skryptoktorem wobec nas samych. Na pewno was na skrypt doktora żadnego nie stać i możliwość zrobienia takiego szkicu, możliwość przejścia całego scenariusza na pewno ułatwią kontrolę, też to, o czym mówiłem, podziękowałem za szczerość. No film ma swoje własne życie, ja myślę, że na etapie scenariusza, jak pisał, to się Jankowi pewnie bardzo podobał ten pomysł końca, a potem jak zaczął realizować film, jakby zobaczył siłę tego, gatunkowość tego, to doszedł do wniosku, że ten koniec, który został zapisany w scenariuszu, no nie jest takim końcem, który mógłby się przydarzyć. I jeszcze jedną rzecz, którą wyciągnąłem z tego, o czym opowiadał, o czym mówiłem wczoraj, o tym, że naprawdę, i on to podkreślał, że nie ma takich producentów, którzy w Europie, którzy pozwalają na rzędokrętki. No i on akurat znalazł się w tej szczęśliwej sytuacji, że taki producent się pojawił, ale na to nie liczcie, bo to się nie zdarza. Normalnie producenci tego nie robią, bo to w jakiś sposób powoduje, że cały profit im znika z ich kieszeni. Także ja się zamieniam w słuch. Rozmawiamy o przyszłym modelu produkcji, ale chcielibyśmy go implementować. Czyli Film Spring Open chce założyć rodzaj produkcji, chcemy wyprodukować jakiś film taki, no, jako case study tego modelu. To będzie ekipa zbudowana na was, z chętnych, którzy chcą współpracować. I chcemy, no, w drodze jakiegoś konkursu, już się rozmawiałem z wojewodą małopolskim, który wyraził zainteresowanie, no oczywiście by chciał, ten film się odbywał tutaj gdzieś w Małopolsce, a nie gdzie indziej, że byłby zainteresowany pomóc w współfinansowaniu takiego projektu i my oczywiście zajmiemy się przez cały rok, będziemy szukać środków ku temu, żeby oprócz pieniędzy na warsztaty Film Spring pojawiły się pieniądze, nagroda, które będą wystarczające, żeby produkować film fabularny na podstawie brudnopisu filmowego, szkicu filmowego, nie wiem jak to nazwać, będziemy szukać właściwej nazwy, nie, bo na pewno potrzebna jest jakaś lepsza nazwa. Jak? Prewizualizacja po prostu. No ale wiesz, prewizualizacja kojarzy się z storyboardem, nie, ale kojarzy się storyboardem, animatykiem, więc to jakby jest inna forma, więc tutaj myślę, że musimy szukać czegoś. Prewiz, mówią oczywiście w tam slangu, tam w Hollywood parlance. Ale to nie będziemy tego używać, musimy coś znaleźć nowego i specyficznego. Ale to nieważne, to didaskalia. Także zapraszam do dyskusji. Może Tomek, ty na początku powiesz swoje wrażenia o produkcji, generalnie o opinię na temat tego, co przegraliśmy, proszę, generalnie wczoraj. Chcę tak na szybko, wydaje mi się, że powinniśmy się z Kasią przedstawić. Jesteśmy dziećmi Film Springu. Tak naprawdę, bo od Film Springu zaczęła się jakaś poważny kierunek nasz w kierunku robienia filmów i związanych z tym eventów. Także na szybko, co ja tu w ogóle robię, się kręcę, gram i dziwne inne rzeczy. Założyłem właśnie ten nakręć na wzór Film Spring Open. Pan Sławek powiedział mi, że to nie wypali, jednak wypaliło, więc fajnie. I ciągle jest dowodem 20 osób tutaj na wyjeździe, a w sumie 50 w Warszawie. I no tak naprawdę dzięki temu, czego się nauczyłem na Film Springu, co zrozumiałem przez idee, które sprzedawał pan Sławek oraz inni wykładowcy, no jestem tu, gdzie jestem i idę w kierunku robienia filmów poważnie, tak? Zaczynam. Znaczy, mam nadzieję, że w niedługim czasie zajmę się produkcją jakiegoś dużego filmu pełnometrażowego.
Tylko tak, i tylko przedstawię jeszcze Kasię, znaczy Kasia tutaj jest, Kasia jest reżyserem. Kasia jest reżyserem filmu, który ostatnio, jak już pewnie słyszeliście, dostał się na Short Corner do Cannes. I mniej więcej produkcja Kasi filmu ma wiele wspólnych rzeczy z tym, co mówił wczoraj pan Sławek na temat nowoczesnej drogi produkcji. Okej, więc przechodząc do tematu. No ja wczoraj byłem trochę zaskoczony i tak trochę w sumie zazdrosny, że w sumie czemu ja to nie wymyśliłem. Bo tak naprawdę ta droga jest bardzo prosta i bardzo rozsądna moim zdaniem. Obserwując to, co robimy na Weź to nakręć, w tym momencie mamy 10 filmów w produkcji i te 10 filmów ma zakończone zdjęcia, z czego dwa filmy, jeden to jest 30-40 minut, drugi około 20 i 6 kolejnych to jest mniej więcej 5-10 minut. I żaden film nie jest do końca tak naprawdę zamknięty z powodów problemów postprodukcyjnych. Ale z tego, co ja zauważyłem, to się nie bierze stąd, że nie mamy problem jakby w samym procesie postprodukcji, tylko problem leży w preprodukcji. W tym, że tak naprawdę zrobiliśmy to w typowym, często powtarzanym stylu, zrobi się na montażu i będzie pięknie. I wydaje mi się, że to, że my między sobą żartujemy na planie, że zrobi się to na montażu, to niestety wchodzi nam w krew i bardzo. Z tego, co wiem i z tego, co obserwuję, większość planów filmowych jest dość mocno spontanicznych. Nie pojawiają się tam żadne, rzadko storyboardy, jeszcze rzadziej scenopisy. Także wydaje mi się, że tego typu narzędzie, którym byłaby taka prewizualizacja, o której wczoraj pan Sławek mówił, jest naprawdę świetnym pomysłem. I chciałbym, żeby następne produkcje Weź to nakręć, które będą nowe się zaczynać, żebyśmy zaczęli robić w ten sposób. A po dyskusji wczorajszej, znaczy po wczorajszym wykładzie, no, większość grupy się zgodziła z tym, że to naprawdę ma szansę dobrze wypalić. Co jest dużym problemem na przykład w produkcjach w tym momencie, to już nie mówiąc o... Znaczy montaż wiadomo, każdy z nas ma komputer, montujemy to. Myślę, że sami dobrze wiecie, że jeden z większych problemów jest dźwięk, postprodukcja dźwięku, montaż i sama muzyka. Bo jednak z dźwiękowcami mało jest dźwiękowców, jeszcze mniej jest dobrych dźwiękowców, kreatywnych, którzy tak naprawdę chcą być inżynierami dźwięku. Bardzo często większość dźwiękowców chce być po prostu instrumentalistami i robić muzykę, a nie jakieś tam montaże audio. W każdym razie, przy takiej prewizualizacji, moim zdaniem, nawet jeżeli macie kolegę dźwiękowca, który nie ma zbyt dużo czasu na to, dajcie mu ogromną, większą ilość czasu na przygotowanie muzyki. Także tak naprawdę robicie te zdjęcia i podkładacie oryginalny MIF do prewizualizacji, a dźwiękowiec już wie, czego będziecie mniej więcej chcieli, tak? Jaki nastrój będzie tego filmu i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wy i cała ekipa będzie chciała to wiedzieć. No w każdym razie, nie wiem, tak naprawdę to jest moje zdanie na temat, tego narzędzia, którym jest prewizualizacja. Może tak na razie to nazywamy. No a co do drugiej części wczorajszego wykładu o zawodach filmowych, no to wiadomo jak jest. No, faktycznie reżyser musi się... Znaczy reżyser nie powinien być jakby 100% sprzedawcą filmu, tak, ale musi niestety znać realia i współpracować z producentem, bądź ze swoimi menadżerami, którzy jego sprzedają. Ale myślę, że najlepiej by było, gdyby Kasia powiedziała o tym, jak wygląda teraz system postprodukcji i powiedzmy dystrybucji jej filmu, bo stworzyła sobie ekipę taką osób profesjonalnych naprawdę, które zajmują się i PR-em, i marketingiem, i no tak, to są te dwie najważniejsze rzeczy. To może tyle. Może Kasia teraz coś powie, a potem zaczniemy cyklować. Dobrze, dzień dobry wszystkim, cześć.
Myślę, że mój film jest o tyle szczególny, że przede wszystkim jest to 90 minut skompresowane do 30, jeżeli chodzi o same wizualia i jeżeli chodzi o też strefę produkcyjną pod tym względem, że oczywiście używamy dosyć specyficznej techniki poliwizji, która sprowadza się do tego, że mam więcej niż jeden kadr na ekranie w tym samym czasie, ale te wszystkie kadry trzeba było wyprodukować, w związku z tym oczywiście to było 30 dni zdjęciowych, a nie o wiele krócej i cały ten proces tak naprawdę zabrał nam o wiele dłużej niż powinien, gdyby był dobrze zorganizowany. Bo myśmy zdjęcia, przeprodukcję zaczęli latem 2010 roku, jesienią były zdjęcia, no a film został skończony w zeszłym tygodniu. Czyli jak na 30-minutowy film, to 2 lata, to wydaje mi się, że to jest duży rozstrzał czasowy, natomiast to tyle nas kosztowało ze względu na to, że popełniliśmy błędy, które gdybyśmy na przykład wystosowali tę technikę prewizualizacji, czy na etapie preprodukcji, prawdopodobnie można było ich uniknąć. I wydaje mi się, że, no nie wiem, mogę się z wami podzielić moim doświadczeniem na ten temat, natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, żeby nie tyle wiedzieć, żeby sprawdzić, czy to, co chcemy zrobić, naprawdę będzie działać. Bo nasz film dzieje się w Sopocie i cała historia ma być na temat tego, że główna bohaterka opuszcza piękne, magiczne miasto, jakim jest Sopot. Poświęciliśmy 30 dni zdjęciowych na to, żeby nakręcić materiał, w tym wybieraliśmy wiele fantastycznych sopockich lokacji, ale jak któregoś dnia, mam nadzieję, będziecie mieli szansę zobaczyć na projekcji. Gdybym ja wam nie powiedziała, że to Sopot, na pewno byście tego nie rozpoznali. Czyli jakby jedno nawet z takich kluczowych założeń, które było gdzieś na etapie preprodukcji, finalnie zostało opuszczone ze względu na to, że nie działało na potrzeby filmu. I teraz ilość energii i czasu, no i także pieniędzy włożona w to, żeby tę koncepcję zrealizować, mogła być zminimalizowana, więc po raz kolejny, podchodząc do kolejnej produkcji, też bym przenosiła ciężar jakby przygotowania i wszystkiego na to, żeby próbować i preprodukować, a dopiero potem zajmować się samą realizacją filmu. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Czekajcie. Dobrze, akurat nie mogę sobie przypomnieć. Ja chciałam zadać Ci pytanie, bo wydaje mi się, że niezależnie, że jesteś takim modelowym przykładem filmmakera, który tu zrobił karierę, czy robi karierę, coś w trakcie robienia kariery, to jesteś, jak obserwuję tutaj naszych filmmakerów, którzy przyjeżdżają od lat i tych nowych, to jesteś taką osobą, która nie zaniedbuje jednego. I chciałam, żebyś parę słów na ten temat powiedziała, bo to jest powszechna nasza bolączka. Bardzo wielu z młodych filmowców robi jakieś produkty, ale zaniedbują marketing. A mnie się wydaje, że niezależnie od tego, że zrobiłaś dobry produkt, miałaś szczęście, to zakwalifikowałaś się w tej chwili do Cannes, to oczywiście jest jakby automatyczny marketing, ale ja wiem, że niezależnie od tego Cannes, po pierwsze sama musiałaś do tego doprowadzić, że ten film tam znalazł, ale powiedz mi, czy mogłaby się podzielić swoimi przemyśleniami, no nie mając pieniędzy, nie mając środków, nie mając ze sobą producenta jakiegoś, wiesz, który by bardzo Cię wspomógł, choć akurat myślę, że by się wspomagał producent, już sama wiesz, no teraz mówiła. Czy by się podzieliła z nami wszystkimi swoimi przemyśleniami na ten temat? Znaczy przede wszystkim jest tutaj, nie wiem czy jest na sali, natomiast Małgorzata, która współprodukuje film Spring, także pomagała mi przy filmie od strony produkcyjnej. Od strony PR-owej jest z nami Zofia Gawryś, która może by zechciała dołączyć albo pomachać co najmniej. Natomiast na samym etapie produkcji filmu dosyć wcześnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że raczej z oficjalnych instytucji państwowych, tudzież lokalnego samorządu wsparcia nie dostaniemy. Także bardzo szybko się okazało, że nie mamy ani czasu, ani też specjalnie jesteśmy, nasz projekt nie jest na tyle atrakcyjny, że wszedł w to żaden poważny producent instytucjonalny. Czy prywatny. W związku z tym staraliśmy się znaleźć drogę do tego, żeby jednak i tak zrobić ten film tak czy inaczej. I przede wszystkim zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, gdzie robimy ten film i dla kogo robimy ten film. To był Sopot, więc kontaktowaliśmy się w pierwszej kolejności z lokalnymi przedsiębiorcami, ale też nie było to na zasadzie
zawsze stosowaliśmy jakiś filtr, staraliśmy się do każdego ze sponsorów podejść bardzo indywidualnie. Patrzyliśmy, kto zajmował się mecenatem kultury na przykład w poprzednich latach. Albo z drugiej strony, jeżeli były jakieś podmioty, które ewentualnie miałyby wolny kapitał, ale do tej pory nie działały w kulturze, staraliśmy się znaleźć to, czego im brakuje w ich portfolio i zaoferować im, że za wsparcie my im to zorganizujemy. Jako ludzie związani właśnie z strefą wizualną danych projektów, po prostu przeglądaliśmy ich strony, przeglądaliśmy ich materiały prasowe, czy to, jak oni podchodzą do samego portretowania własnej firmy i mówiliśmy im, że staraliśmy się znaleźć wspólną płaszczyznę. I wydaje mi się, że to zawsze polega na dialogu mimo wszystko, że w naszym produkcie staraliśmy się pokazać to, co dla nich mogło być ciekawe, ale sami też coś za to wymagaliśmy, prawda? Nie wiem, czy wyczerpałam. No nie, nie wiem. Chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, o której zapomniałaś powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest też strasznie ważne. Słuchajcie, ten model kariery, który istnieje w Europie, jest tak głupkowaty, że trzeba pierwszy zrobić karierę w własnym kraju, a potem dopiero wprowadzić europejskości. Akurat zapomniałaś powiedzieć o tym, co jest ważne i realizuje to wiesz też Florent. I myślę, że powie też na parę słów na ten temat europejskości tego projektu, że ty od razu zdecydowałaś się, poznałaś tutaj Martina, który był na Filmspringu i z nim zrealizowałaś ten projekt. Słuchajcie, automatycznie nie ma żadnej wątpliwości, że ten w końcu niszowy rodzaj odbiorcy, no bo to są, no tak, jak wiemy, 30-minutowe filmy, to bardzo ciężko jest ufność na rynku. Taki odbiorca jest bardzo niszowy w danym kraju, no ale przez sam fakt, że to produkcja, że to już nie jest tylko film polski, ale też jest polsko-niemiecki film, automatycznie te możliwości dystrybucyjne, bardzo niewielkie tak czy inaczej, się poszerzają i myślę, że będziecie tutaj, będąc, przyjeżdżając, czy w ogóle generalnie, że to nie chodzi o Filmstring tak naprawdę, myśleć o tym, że te jakiekolwiek kontakty, jakakolwiek europejskość, Florent przyjeżdża tu już czwarty raz i za każdym razem robi projekty międzynarodowe. Mówimy grupa francuska, no dlatego, bo ich jest najwięcej, ale tam zawsze są polscy aktorzy, niemieccy współpracownicy i pamiętam, że Finowie też brali udział w jednym z poprzednich filmów, że Florent sam powie na ten temat parę słów. Instead of making so-called national career first, to work with the others and I just mention you as an example, that from the very beginning, first time as you came over here, and next year you brought the group, but not only the French nationals, but as well you work with the Polish actors, with the German collaborators. So from the very beginning and again, this year is the same, we are doing the international. Yeah, but not really this way, because in Filmspring, the first year I met Basha, and together with André and crew, we decided to create a group. And after, you know, we are not in thinking simple ways French group and take all the nationality like actor. It's really we thinking like for true Filmspring learn me that we can be better to have three director on the set. Three is I think the best because that's why we five, four. So many possibility, but three is the best way to thinking. I think if you find two other director, they can you can have a kind of discussion and all the time grow. So I think this way of working can make something really interesting because it's new, and we are really in the spirit a little bit like you say, like a band of music. Everyone play one instrument better than the other, and we can find together something different. And we are more near in this place than place that national career or only one director. So I think the market is here because it's something totally new. And for Mouly, because Mouly is always a problem, the only solution that we're thinking about it actually is to shoot a movie, maybe a year or on the other place, and all the time maybe thinking how to use the material to make something else, like a commercial, for example. We're shooting a movie and something for this scene,
is a commercial way from we can buy, we can send this to other people. So I don't know, for the moment, I think that internet is the solution for this. And we really need to have a kind of new French wave or something like this, you know, something new that people go and don't choose storyboard. People just, you need to have a structure, precise idea of everything. You have your actor. Your actor must be fresh on the set. You don't know them before. So everything changed. I think this way of working is more interesting because you're shooting, and after the shooting, you see the picture and you see how to connect this with the other side. And after you have something interesting. Of course, it doesn't work all the time, but I have the feeling with our group, we begin more and more nearest to have the result that we expect. And this year we are very proud of what we are shooting, and yeah, we are really just thinking maybe the next year we make something, or maybe this year, I hope. So it's my point of view. But in the group we are really a band. It's a Red Eyes group, and Red Eyes is cool. I explain maybe for everyone, because like we sleep never, we have all red eyes, and it's cool. No, tak naprawdę Film Spring w tych pierwszych naszych edycjach to zawsze była idea, żeby robić wspólnie, że nie było reżysera na planie jako jednego dyrygenta, żeby próbować robić coś, co akurat nam ta interaktywność jest po drodze, bo ona wymusi na ten model reżysera grupowego. I Florent jest przejęty tą ideą i ze swoją, przepraszam, że tak używam określenia grupą, co roku tą ideę dalej realizuje, że oni nie mają jednego dyrygenta, że wzajemnie uzgadniają strategię opowiadania. No i jak słyszeliście, uważam, że to się bardzo potwierdza. Bardzo miło słyszeć różne komplementy, ale chciałbym też usłyszeć, komu się to nie podoba. Chciałem tylko powiedzieć, znaczy nawiązać troszkę do tego, co powiedział Florę. Co prawda trzech reżyserów na planie dla mnie to brzmi troszkę ryzykownie, ale to raczej nie chodzi o to, żeby, czy tam, nie chodzi o nomenklaturę postaci, tylko wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to, żeby na górze projektu był faktycznie jakiś team. I tak naprawdę wydaje mi się, że grupa francuska jest świetnym przykładem tego, jak Florent, który jest producentem, ma i reżyserem, tak, ale jakby jest takim producentem kreatywnym, tak? Generalnie załatwiał kasę zawsze, ale też i reżyserował i rozumiał, co chcą przedstawić inni reżyserowie. Także jest bardzo dobrym przykładem tego, co pan Sławek wczoraj mówił, że żeby producent z reżyserem jednak się w jakiś sposób dogadywali, tak, żeby to była, żeby był dwu-, trzyosobowy team ludzi, którzy mają jeden cel, żeby zrobić ten film, mają mniej więcej podobny sposób myślenia, a mimo wszystko jednak burza mózgów, chyba doświadczyliście tego w większości, poprawia fabułę, dramaturgię całą i film. Także tak nawiązując do wczorajszej historii. Raczej to jest wątpliwość i ona jest związana z tą częścią, która dotyczy montażysty obecnego na planie. Ja oczywiście nie ośmieliłbym się z panem polemizować, ponieważ nie mam takiego doświadczenia zawodowego, ale w pewnym sensie zrobił to Walter March, albo Murch, nie wiem dokładnie jak się wymawia to nazwisko. To jest montażysta Czasu Apokalipsy, Ojca Chrzestnego, Angielskiego Pacjenta. Napisał taką książkę, którą sobie pozwoliłem przynieść, W mgnieniu oka, sztuka montażu filmowego. Ja on w tej książce napisał jedną rzecz, która kiedyś mnie bardzo uderzyła i jako montażysta, człowiek, który pracuje też przy montażu, była dla mnie bardzo ważna. Mianowicie on napisał, że on jakby wprost powiedział o tym, że montażysta nie powinien być na planie filmowym i wielokrotnie odmawiał udziału w swojej obecności bezpośrednio na planie filmowym. I on to tłumaczy tym, sobie pozwolę zacytować, żeby nie skłamać. On twierdzi, że montażysta, on postrzega rolę montażysty jako rzecznika filmu i pierwszego widza. I twierdzi, że
W związku z tym, że montażysta jest pierwszym widzem, powinien wiedzieć tylko tyle o filmie, co ujrzą widzowie, tylko w ten sposób uwolni obrazy od kontekstu ich tworzenia. On opowiada o dwóch sytuacjach. W scenach takich, które były bardzo kosztowne, tak było w czasie apokalipsy, kosztowały ekipę mnóstwo pracy i wysiłku. I twierdzi, że gdyby był obecny na planie, to nie zabiłby tego swojego dziecka. I mówi też o drugiego rodzaju typu scenach, czyli takich, które powiedzmy, że to jest 50 albo 70 dubel. Dobra, robimy to zbliżenie, ale na dziś koniec zdjęć. Potem oglądamy to ujęcie. Jedyne, co pamiętasz, to wszechobecne w tamtym czasie zniechęcenie. I to są jakby dwa główne powody. Dziękuję bardzo. To oczywiście jest wszystko prawda. Dokładnie podpowiadam to rozwiązanie, o którym wspomniałem wczoraj, że rola montażysty wzrasta do tego stopnia, że często nas zwiększa do reżysera. Dokładnie to jest ten model. On sobie przyznaje takie same prawo, jakie my mamy, czytając książkę. Autor tą książkę daje nam w ręce po to, żebyśmy przeżyli w swój sposób rozumienia bohatera. Jeżeli pan czyta jakąkolwiek powieść, czy pan ogląda film, to ma pan prawo do własnej interpretacji. I teraz, jak ja podkreślałem też to wczoraj, ja nie uważam absolutnie, że i uważam, że to jest błędne założenie i często prawie do nieszczęść, ta jednoosobowa, ta teoria autorska często rzadko się sprawdza dobrze, a dużo częściej sprawdza źle. Tutaj dzieje się coś takiego, że w tym filozofii robienia filmu, czyli w najkrótszym możliwym czasie dać reżyserowi wszystkie możliwości, czyli rozdzielić te nitki, w tym wypadku mówiąc o dosyć już starym, w sensie wieku, o montażyście, gdzie kręciło się inaczej, bo różnica między kręceniem Apokalipsy Now i kręceniem w tej chwili polega na tym, że się kręci dziesięciokrotnie więcej materiału, czyli tych możliwości montażowych jest dużo więcej. I myślę, że tutaj jest bardzo łatwo do doprowadzenia do konfliktu między jednym i drugim, czyli nie wiem, jak to się realizowało na planie u Coppoli, może on miał takie zaufanie i może chciał, żeby operator montażystą przedstawiał swoją własną wizję, własną wizję montażu sceny. Ale tak naprawdę może to być tak, że to są dwa konie, które ciągną w różnych kierunkach i wtedy już jest niedobrze. Po drugie, to też jest sprawa no, jakby organizacyjna. No, tu odwołujemy się do jakiejś wielkiej produkcji. Ja pracowałem w takiej wielkiej produkcji i w wypadku filmu, o czym ja wczoraj dokładnie opowiadałem, ale jakby organizacyjnie taki film jak Black Hole Down, gdzie tych cięć było setki, cały wydział montażu był zbudowany w ten sposób, że Scalia miał swój pokój, gdzie montował, ale obok było pięciu, już nie pamiętam, jako współpracowników, którym on wpierw dawał do montażu sceny. I on dostawał już takie już pewne propozycje montażowe. Czyli on nie grzebał się w tym materiale tak od początku, no głównie dotyczyło to scen aktorskich, są bardzo zabawne, bo on montował te wszystkie sceny akcyjne takim bardzo rock'n'rollową muzyką, której oczywiście potem w dźwięku nie było, ale gdybyście wyciszyli wszystkie efekty specjalne w Black Hole Down i puścili jakiekolwiek rock'n'rolla, byście zobaczyli dokładnie, że to jest montowane w rytmie tego rock'n'rolla. Także sprawa montażu jest sprawą jeszcze ponadto o tyle skomplikowaną, że tutaj jest jedyne miejsce, gdzie spotyka się, jeśli chodzi o wizualność filmu, wszystkie te pole, które ten nasz zawód, mówię o stronie wizualnej filmu, skomplikowały. Bo tam jest tam się dogaduje ilość efektów wizualnych, ich proporcje. Operatora już w tym czasie filmu nie ma, czyli jakby kolejny jakiś człowiek przejmuje odpowiedzialność za wizualną stronę filmu. To już nie jest ten moment, w którym można by... Operator po prostu już nie jest opłacany w tym momencie, już nie istnieje. Mówię o starym systemie. I w tym sensie pewien rodzaj montażu na planie i tutaj mogę sobie oczywiście wyobrazić, że nie musi być, że to jest duży film, to nie musi być główny montażysta, że chce być taki... Chcę być taką dziewicą, nie chcę mieć tej inspiracji z planu, tak też można sobie wyobrazić.
Natomiast przynajmniej obecność takiego człowieka jak w wypadku Scali, który miałby takiego asystenta jednego, drugiego, który by podmontował tę scenę, żeby dać reżyserowi nie brudny materiał zdjęciowy, tylko materiał, który jest już zbudowany. Ja chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyłem po latach pracy na planie. Bardzo mało reżyserów potrafi czytać materiały zdjęciowe. To jest jakiś wielki talent. Idziemy na projekcję, my mamy jakąś wizję sceny w głowie i leci jakiś galimatias na ekranie. Jedno ujęcie, drugie, trzecie, czwarte. Ujęcie z początku, z końca. No przecież to nie ma żadnej kolejności. Naprawdę zderzenie z materiałem filmowym, materiałem dailies, jest zawsze dramatyczne. I to jest naprawdę, to nie jest ćwierć produkt, to jest po prostu burdel na ekranie. I naprawdę bardzo niewielu reżyserów ma ten talent, żeby zrozumieć, czy mają dobrą scenę, czy nie. I tak na moje oko to troszkę jest rozróżnienie między tak zwanym dobrym reżyserem czy złym. No, że mają ten rodzaj koncentracji, to jest jakaś taka małpia zdolność oceny i niewielu takich jest. A jak już nie mają tego, no wracam do tego przykładu, o którym mówiłem wczoraj, jak Kieślowski, no to wykańcza ich to, co... Bo Kieślowski dokładnie zamiast na planie mieć takiego montażystę i nie siedzieć po nocach, no to on zabijał się, bo w systemie ówczesnym on nie chciał być przeciwko systemowi. No, czuł się też jakby, no, miał takie poczucie, że jak wyjeździ za granicę, Kieślowski, że jak zaczynał swoją karierę za granicą, nie mówił w żadnym języku obcym, troszkę był zgubiony też w tym świecie. Więc on po prostu akceptował to, co jest dane, a ponieważ wiedział, że musi to kontrolować, no to spędzał te noce w montażowni, co naprawdę nie było dobrym pomysłem. Montaż na planie moim zdaniem może doprowadzić do wielkich oszczędności czasu i energii też, bo bardzo często to, o czym wczoraj mówiłem, kręci się na wszelki wypadek. Bo to jest też pewnego typu umiejętność i żeby ocenić, ile ja jeszcze potrzebuję do tej sceny, żeby ta scena była, potem się złożyła dobrze w montażu. Bardzo często kręcimy, no, ach, jeszcze jeden ujęcie, jeszcze tamto, trzeba to. Przed chwilą słyszeliście od Janka, że operator jego, Radek, który go zmusił, że namówił do jakichś dodatkowych ujęć, osiągnął, zrobił coś fajnego. No, oczywiście też tak może być, że właśnie to nigdy nie są, słuchajcie, jesteśmy twórcami, to nie ma żadnych mechanizmów, nie jest 2 plus 2 równa się 4, no bo czasami, że jest 2 plus 2 równa się 5, no to tak jest u nas. Więc to nie ma takiego modelu idealnego, staramy się go, znaczy ja proponowałem wczoraj coś, co wydaje mi się wynika z obecnego stanu rozwoju techniki i tym, co jest dewaluacją i pewnym rozziewem naszych zachowań, kluczowego trzymania się tradycji i rozwoju techniki. Taka była intencja i naprawdę kręci się w tej chwili monstrualne ilości materiału. Jeżeli na przykład się robi scenę akcyjną, to te kamery typu crash kamery wrzuca się tam gdzieś na pole bitwy i one kręcą oczywiście na tych kolegów naszych, którzy na przykład w Bitwie Warszawskiej pracowali przy tych kamerach, to oni je kładli, ale przynajmniej musieli szwankować swoją kamerę, więc on ją włączył i biegł do swojej kamery i potem dopiero ją uruchamiał. No, ta kamera często pracowała pół godziny, a wartościowe były pół sekundy w tym wszystkim. No, ale on wiedział, o które pół sekundy. Tak teraz ja sobie nie wyobrażam, że montażysta będzie siedział i widzi jakieś głupoty, no i głupoty, i głupoty, i głupoty. 15 minut głupoty, wyłącza to. I wyłącza dokładnie pół sekundy przed tym jedynym wartościowym momentem. No właśnie to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy też, co przed chwileczką wspomniał Tomek o dźwiękowcu. Dźwiękowiec, który nagrał na planie jakieś echo, jakieś, no pamiętam Wiesię Dębińską, która o mało nie spadła z konia, bo koń takie ma jakieś odgłosy żołądkowe, jak tam, i ona chciała koniecznie to nagrać, no. Po pierwsze, trzeba mieć jakąś niebywałą wyobraźnię, żeby z tym... Wyobraźcie sobie, że to są konia odgłosy. Ci ludzie pod postprodukcji dostają takie... I to wywalają do kosza, bo to do niczego nie służy. A gdyby pożenili ten dźwięk z tym koniem, to może byłaby jakaś dodatkowa wartość. Ja naprawdę rzadko mi się zdarzało, ale a propos teraz mi się skojarzyło, że taki dźwiękowiec, który dokładnie tak pracował i pilnował postprodukcji, wspomniałem niestety jego nazwiska, świetny dźwiękowiec w filmie francuskim, w filmie, który robiłem z Kiślem, Blue. To on właśnie dodawał takie dźwięki, jakby się tak
raz zobaczyli ten film tylko pod kątem oprawy dźwiękowej, efektu dźwiękowego, to jest genialne. Ale tylko dlatego, że on wiedział, co tam ma i do postprodukcji też on realizował. On wiedział, co chce, on sobie wyobrażał te echa, jakieś strzały, nawet on takie strzały. Żaden film tam jest taki pejzaż płaski, ona wraca do domu i tam gdzieś ktoś, może ktoś poluje na zające, nie wiem, ale te strzały dodają tam pejzażowi jakąś przestrzeń, tam jakieś echo powstaje i nagle ta równina, która jest za tą bramą, przez te strzały się powiększa, robi się nieskończony dźwięk, zupełnie obraz. Po wczorajszym wykładzie zauważyłem, że powinniśmy tutaj prawie wszyscy starać się o obywatelstwo meksykańskie, bo w większości reprezentujemy jakby taki model pracy. I tak myślę, że wielki potencjał, którym tutaj dysponujemy, blokowany jest trochę też przez ten schemat pracy, który jest podzielony na grupy zawodowe. Ale te grupy zawodowe w naszym współczesnym jakby schemacie produkcyjnym... Telewizyjnym. Nie, filmowym też. To są grupy zawodowe reprezentowane przez konkretne firmy, które to firmy jakby narzucają nam swoje koszty i swój sposób działania. I teraz dzisiaj Janek opowiadał o tym, jak chciał przedłużyć plan, ale zastanawiał się nad tym, czy ekipa go nie znienawidzi, czy będą chcieli pracować z nim dalej. I tak rozumując i patrząc na to, jak Janek pracował, to chciałbym się powiedzieć, że mocno był blokowany w ten sposób pracując. Że nawet gdyby ci ludzie, którzy tam w tych grupach zawodowych, czytajmy firmach konkretnych, które przy tym pracowały, nawet chcieliby coś zrobić, tak, to nie mają takiej szansy, bo oni wiedzą, że jeżeli zostaną dłużej na planie, to ich pracodawca tak, im nie pozwoli. I teraz, czy nie obawiacie się tego, że lobbying jakby z tej strony, tych grup zawodowych i wszystkich, którzy jakby żyją z tego biznesu, nie będzie nas tutaj blokował? I czy myślimy o tym trochę? No, mówiłem, że to będzie łatwe, że to oczywiście stały zostanie obrzucone błotem, na jak tylko można obrócić błotem, ale też przy okazji filmstream. Opowiem anegdotę na temat BMS, dokładnie odpowiada tego, o czym pan mówi, czy ty mówisz, przepraszam. Ja raz namówiony przez firmę Ariflex postanowiłem założyć firmę wynajmującą kamery w Polsce. No i oczywiście zaczęła być rozmowa, jak to się robić. No i to polega na tym, że no wiadomo, że są jakieś wewnętrzne ceny, czyli Ariflex ode mnie dał nam wewnętrzny cennik, który myśmy musieli zapłacić za ten sprzęt, a z kolei ja mogłem to wynajmować za większe pieniądze, o czym też wiecie, że nigdy nie ma żadnych cenników. Jak przyjdziecie do jakiejkolwiek firmy wynajmującej sprzęt, to nikt wam nie powiedzą, ile co, ile kosztuje, bo oni po prostu z kapelusza te ceny mają. No, jak jest film reklamowy, to więcej, a jak studencki, to może wam dadzą mniej i tak dalej. No i ja myślałem, że trzeba się jakoś zabezpieczyć sobie przyszłość i trzeba jakoś taką handlową rzecz założyć. Ale zaangażowałem do współpracy mojego wieloletniego współpracownika Hania Jędzaka, którego podstawową zaletą jest kryształowa uczciwość. I oczywiście Hania biegał po mieście i dokładnie wszystkie opowiadał, ile by musieli zapłacić Ariflexowi, więc oczywiście musiałem natychmiast likwidować firmę, bo wyglądało, że cokolwiek, jakby 5% wziął więcej, to już jest nie w porządku, bo przecież są pewne trzy ceny. No, to jest dokładnie tak, że oczywiście kinematografia światowa i polska i każda inna porosła na różną rodzaj grzybnie. No, to są firmy, które żyją z tego, że pośredniczą, że sprzedają, że pożyczają. Dlatego się stworzył jeszcze serwis na stronie internetowej, bo przecież wierzę też w to, wiem to, że macie mnóstwo sprzętu w domu, który leży na półkach nieużywanej. Warto by go wewnętrznie wynajmować. Filmstream z tego nic nie ma, no to byłaby, to jest wewnętrzna, zresztą nie funkcjonuje specjalnie, a już by było prawdziwą konkurencją do istniejących rozwiązań tych firm, które funkcjonują na rynku. I to nie jest tak, że pojawienie się nowego modelu produkcji na takim wymiarze, powiedzmy, pomiędzy kinem takim za duże pieniądze, przecież to, o czym wczoraj mówiliśmy, to nie, wyobrażam sobie, że tu chodzi o jakieś produkcje, nawet takie, które kosztują milion złotych. No i raczej wyobrażam sobie
że to chodzi o produkcję, gdzie dostaje się tylko, no, ja wiem, na górna granica pół miliona, albo tam, albo troszeczkę więcej. No, dotyczy to niewielkich pieniędzy i w tym sensie nikomu nie zagrażamy. Znaczy, nie mam takiego poczucia, że w momencie, gdy powstaje coś, co z jednej strony ma znamiona robienia rzeczy zawodowych, czyli i szybko, i tanio, z drugiej strony to nie chodzi o jakieś wielkie pieniądze i ściąganie ich z rynku i w dodatku coś, co uważam, że jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli transparentność ekonomiczna tego działania, że to nikomu na piętę tak naprawdę nie naciskamy. Takie jest moje uczucie, ale różnie może być. Więc raczej boję się tego, co jest czarnym PR-em. No, na przykład rzecz, o której wczoraj mówiłem, jest no, dużo groźniejsza i wiem, że tu oberwę na pewno za to, że na przykład operator może przejąć funkcję scenografa. Znowu, ja nie mówię przecież o filmach skomplikowanych, dużych, no, filmach, gdzie chociażby ze względów na stworzenie projektu architektonicznego, budowy dekoracji, wymaga się pewnej wiedzy o konstrukcji, o, no, do tego żadne oprawy nie jest przyzwyczajone. Mówię znowu o rzeczach niewielkich, o rzeczach małych, korzystania z wnętrz naturalnych, jakieś zastawki, jakichś prostych rzeczy, które nie wymagają jakiejś dużej wiedzy technicznej. Czyli krótko mówiąc, to jest case study pewnego modelu, który być może może się rozwinąć w kategoriach dużo szerszych, zawodowych, ale tak naprawdę, żeby on zafunkcjonował, to on musi zafunkcjonować w mini skali. I jeszcze odpowiadając, żeby nie przedłużając na jedno, które było na początek, czy wszyscy się powinni przejść do Meksyku, nie. Ten model meksykański dotyczył tylko i wyłącznie podzawodów, czyli ja opowiedziałem o takim rozwiązaniu, zresztą jak pamięta pan, jak pamiętasz, mówiłem o meksykańskim, islandzkim modelu, jako takie modele dwa, które są pozytywne, na pewno ekonomicznie, na pewno ekonomicznie sensowne, a przede wszystkim szybsze. Szybsze, bo to szybciej działa. No, szybciej działa, bo jeżeli mamy grupę techników, którzy w tym samym... Jeżeli na przykład ja mam na planie trzech gripów i mam do ułożenia 20 metrów jazdy, no to oni układają tą jazdę, powiedzmy, jak są sprawni, zależy od terenu oczywiście, bo na takim terenie, na podłodze ułożą ją tam w 5 minut, nawet krócej. Natomiast jak jest dużo podkładów, no to będzie to trwało powiedzmy na 15-20 minut. Ale jeżeli wszyscy, cała ta ekipa techniczna z elektrykami, których tam powiedzmy kolejnych jest 4, czyli już 7 osób się zabiera do tego, no to ta czas ułożenia tych szyn jest połowę krótszy. No i tyle. No to jest zawsze na koniec. Mnie to po prostu irytuje, że są ludzie, którzy pracują, są ludzie, którzy nie pracują. Zawsze tak jest. Są ludzie, którzy po prostu biegają spoceni, bo nie mają ani chwili, żeby odetchnąć, a są tacy, którzy, mówiąc szczerze, na planie filmu amerykańskiego jestem pół roku i są ludzie, od początku do końca są na planie, a ja do końca tego filmu nie wiem, co oni robią. Nie wiem, są. Raz się dowiedziałem o takim facecie, bo sprowadziłem niemiecką wieżę w Królu Arturze, bo tam mają takie angielskie wieże, tu się składa się je tylko od właśnie 25 minut na 4 metry do góry. A Niemcy mają takie wieże cak, cak, cak i już jest w ciągu 5 minut złożyłem też na 4 metry. No i sprawdziłem tą wieżę. Jak żeśmy ją tylko rozstawili, to ten facet, co nie widziałem, co robi, nagle powiedział no! Okazało się, to pycha powiedz, że tego nie można na angielskim planie używać, bo to jest niby niebezpieczne. No, znacie niemiecki TIF, niebezpieczna, nie? A niemiecka wieża, no to oczywiście absurdne, ale nie mogłem używać tych wieży, więc trzeba było ją rozwiać z powrotem. Ja chciałem tylko jeszcze jedną rzecz dodać. Znaczy, może to jest moje utopijne myślenie, bo nie mam zbyt dużego doświadczenia w produkcji szczególnie dużych filmów, ale to, co mówiłeś, znaczy, no jeżeli, powiedzmy, hipotetycznie rzecz biorąc, dostanę skądś tam, będę miał 2 miliony na zrobienie fabuły, tak, i będę chciał zastosować model, który był wczoraj przedstawiony, to ja nie widzę problemu z tym, żeby po prostu, po pierwsze, dogadać się z tymi firmami wszystkimi podwykonawczymi, że generalnie chcę w ten sposób pracować. Jeżeli im to się nie podoba, to będzie to inna firma i inna firma weźmie za to pieniądze. Ja nie wiem, czy to o tym mniej więcej mówiłeś, jakie inne problemy mogą wynikać z tego, ale jeżeli, nie wiem, producent ma głowę na karku i chce faktycznie mimo wszystko zaoszczędzić te pieniądze nie na ludziach i nie na firmach i podwykonawcach, tylko na systemie produkcji, no to chyba
wszyscy powinni być zadowoleni. No. Znaczy, ja, jeśli chodzi o ten system meksykański, to jest jakby już inna historia, ale jeśli chodzi o cały ten system i podwykonawców, to wydaje mi się, że spokojnie na polskim rynku znajdzie się firma, która wejdzie w taką produkcję, no, w innym systemie, bo są właściciele rozsądni i mniej rozsądni. No tak, ale no, w tym sensie jest umowa cenowa, to jest oczywiste i nie ma żadnych... Da, mam przykład tej umowy cenowej, no ale ona istnieje i to jest oczywiste i słuchajcie, no to jest sprawa negocjacyjna, ale jest granica tej negocjacji. A w wypadku na przykład współdzielenia sprzętu, bo znowu ja nie mówię, no, słuchajcie, nie mówię o tych osiemnastkach i o jakimś wielkim sprzęcie oświetleniowym i że te osiemnastki stały się jakimś takim... Można, wszystko dostaje się od firmy oświetleniowej, ale ilość, czas używania 18 kW na planie zawsze jest przetargiem. I w tej sprawie jest taki, no, nie chcę wchodzić, bo są już takie detale, no, to już jest taka polityka firm na przykład oświetleniowych. No rozumiem, no to jest największy wydatek i oni na tym chcą najwięcej zarobić. Ten sprzęt się psuje się szybko i chcą szybko zamortyzować i zarobić na nim. Generalnie rzecz biorąc, interesy dużych firm nie będą zagrożone, wynajmujących, jeżeli my będziemy próbowali to rozbić na case study, czyli po pierwsze taki film musi być zrobiony sprawnie, no, za małe pieniądze i musimy sprawdzić, bo na pewno jak w każdym nowym produkcie, a to będzie nowy produkt, będą choroby dziecięce, bo nie wszystko się uda, bo to łatwo tutaj siedzieć i przed mikrofonem i się wymądrzać, a wiem, że no, na pewno parę rzeczy, zresztą do tego słucham was uważnie, na pewno nie sprawdzić tak dokładnie, jak ja to przewiduję, więc pewnie trzeba będzie to modyfikować jakoś w praniu. Dopóki nie zagrażamy dużym grupom interesu, a nie mamy zamiaru, bo trzeba wystartować z niskiego pułapu, to nie jest groźne. A potem to się okaże, bo albo to zrobi się wirusem pewnym. Pamiętajcie o tym, że w tych sprawach popełnianie błędów to kosztuje miliony. Jesteśmy w miejscu, w którym obok nas parę kilometrów jest studio Alvernia. Właściciel tego studia zainwestował w no, niebywałą technikę, nie mając projektu i w międzyczasie ta technika już się tak zestarzała, no, że bardzo wiele rzeczy, które kupił, no, są nieodpieczętowane, nieotwarte. No, kupił, on miał wizję, że kino negatywowe przetrwa dłużej. Kupił parę lat temu parę, nie wiem ile, ale parę kamer na pewno. Arikamów, no nie wiem, czy one były kiedykolwiek używane, no może były, ale na pewno nie w niewielkim stopniu. Kupił jeden z pierwszych wózków motion control, no, w międzyczasie czas się zmienia. To też jest bardzo istotne, że my mając taką funkcję, mając internet i możliwość współdzielenia naszego sprzętu, naszej inwestycji, kupujemy dzisiaj aparat fotograficzny, już za rok jest przestarzały. A my go używamy tylko przez wakacje. No, a najczęściej masz funkcję wideo i jako druga czy trzecia kamera. Na planie świetnie się sprawdzi. I zamiast go trzymać na półce, może warto go za nawet 10 zł dziennie wynająć. No, może to przesada za 10, ale nieważne, to nie chodzi o ilość pieniędzy. Chodzi po prostu o to, że sam fakt, że was jest tutaj tyle, mówi dokładnie o tym, że taka potrzeba istnieje. I to jest dla mnie jasne, że taka potrzeba istnieje. Potrzeba istnieje taka, żeby każdy z was miał większą szansę zrobić swój film, a ponieważ pieniędzy jest coraz mniej, bo jest coraz mniej, bo w zasadzie publiczność się poszerza, a w bardzo mniejszym stopniu się poszerza na napływ nowych talentów, których rosną w postępie geometrycznym. Przypominam, no to jest dla mnie symptomatyczne, 14 instytucji edukacyjnych, 13 filmów na festiwalu w Gdyni. Trzeba próbować i chcemy to spróbować i myślę, że z waszą pomocą sami przy tego zrobimy. Jeszcze chciałem zapytać o, czy jest jakiś pomysł na dystrybucję, jak gdyby, w związku z tym, która jest ściśle też związana z... Nie mam żadnego pomysłu na dystrybucję, to jest kolejna piętra Achillesowa. W zeszłym roku, pamiętacie, był tutaj Hajdarowicz pluł na polską dystrybucję. Jest, ale muszę powiedzieć, że na polskim rynku jest człowiek, którego szalenie szanuję i uważam, że jest człowiekiem uczciwym, to jest Gutek. To znaczy my w stosunku do... Znaczy oczywiście Roman ma swój gust i on może, jak mi się coś nie podoba, to on po prostu nie weźmie. Natomiast jest człowiekiem, który bardzo często ryzykuje, który bardzo często bierze filmy, które no, nie mają wielu szans.
I tego typu dystrybutorów jest naprawdę bardzo mało w Europie. A my przynajmniej mamy takiego jednego, no może ktoś inny, może ja nie znam jeszcze innych nazwisk, ale na pewno Roman takim jest. Jest człowiekiem, który jest pasjonatem kina, jak ktoś mi się podoba, to jest gotowy do dystrybucji. Ja myślę, że wszystkiego na raz nie zrobimy. Ja celowo w zeszłym roku, ze wczoraj nie mówię o marketingu i dystrybucji, no bo to po prostu jest kolejne tematy rzeka i być może się gdzieś w przyszłości będziemy tym zajmować, ale tak naprawdę słuchajcie, no przyszłość to jest internet, no, jak zresztą przed chwileczką też z Janka wypowiedzi wynikało, no wszystkiego inspiracji, też myślenie i szukanie, no to za chwileczkę YouTube daje to, co nam powiedzieli, no oczywiście nie wiedziałem, że już można dwugodzinne filmy wrzucać na YouTube, no to naprawdę słuchajcie, to jest fenomenalna szansa na zdystrybuowanie, niezależne od jakichś, no, tymi kinami też jest, słuchajcie, no, skomplikowana sprawa. Ten meksykański system pracy, o którym Pan wczoraj mówił, on doskonale się sprawdza w polskich telewizjach już od paru lat. Ja wiem, że to jest dla nas trochę sprawa z boku, ale proszę zauważyć, że na przykład w TVN-ie 24 ekipy są dwuosobowe, mało tego, ten operator, który jest kierowcą, oświetleniowcem, bardzo często, a właściwie chyba w tej chwili już zawsze, musi być też montażystą. No i w zasadzie zamiast tej pięcioosobowej ekipy wyjeżdża ekipa dwuosobowa, a oni wręcz pracują nad tym, żeby ta ekipa była jednoosobowa, więc da się. Oczywiście, no to jest jasne, że to się da i wiem o tym doskonale, że tak jest i słuchajcie, no, że ja powiedziałem wczoraj, ten model istnieje w filmie studenckim, tylko że chodzi o to, że my się zderzamy, no, dostajecie pieniądze z PiS-u, te pieniądze już są ograniczone tym, że te pieniądze muszą przepłynąć przez jakiegoś producenta, to nie jest tak, że jako reżyser napisał scenariusz, pośle po pieniądze, one muszą... Są określone produkcje na rynku, te produkcje pracują w określonym systemie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli się nie stworzy pewnego, znowu powtarzam, case study, to nie jest żadna, my nie stwarzamy tej produkcji, to nie jest zapowiedź stworzenia produkcji, będziemy produkować filmy i zamykamy sklepik z Filmspringiem. To ma być próba, naturalne przejście od tego, co tu się teoretycznie dzieje i od energii, która tu powstaje, do próby zrealizowania filmu jednego fabularnego, z tą całą komplikacją, bo przecież wyjedziecie na plan jeden, czy tam dwu, czy trzydniowy, film się kręci powiedzmy miesiąc, tam półtora szybko, no taki mały budżetowy, no podejrzewam, że więcej nie niż półtora. I to jest troszkę wyścig z czasem. Ja w dodatku uważam, że powinniśmy zastosować też pewien model kontroli tego, co robimy, może właśnie taką przerwę w środku filmu, żeby reżyser jakby ochłonął i się zrealizował, zdał sobie sprawę z tego, co jest. No, parę rzeczy chciałbym zaproponować przy budowaniu tego wspólnie z Wami, co by dawało większą szansę, że ten projekt, który już nam się powinien spodobać na etapie outline'u, został zrealizowany tanio, ale jednocześnie lepiej. To nie chodzi tylko o pieniądze w tym modelu. Fakt, że chcemy zaproponować, że jest to spółdzielnia filmowa i na planie nie będą tylko i wyłącznie trzech czy czterech artystów, a reszka techników, którzy pracują odtąd dotąd. Wspaniali fachowcy, ja nie podważam ich kwalifikacji i wielu z nich to są też artyści. Też tak się zdarza, choć rzadko. Natomiast jeżeli na tym naszym planie będą też reżyserzy, którzy pracują w charakterze rekwizytorów, czy nie wiem, pierwszego asystenta reżysera, czy będą operatorzy, którzy pracowali w charakterze oświetlaczy, no to powoduje, że ten think tank jest dużo większy, jest, można korzystać z ich uwag, że oni też mają poczucie celowości tej pracy, oni jakby... To nie jest dla nich robota, tylko to jest dla nich pewne przejście też artystyczne i mają poczucie, że dzisiaj oni pomagają jako oświetlacze, a jutro ja będę dzisiaj oświetlacz, a w następnym filmie ja będę operatorem, no to ty jako oświetlacz mi pomożesz, no, czy fokus był lepszy asystent. Taka jest tutaj koncepcja, czyli to jest koncepcja jakby przeniesienia doświadczeń kina studenckiego
waszych telewizyjnych doświadczeń, bo tych doświadczeń każdy z was ma strasznie dużo, przenieść na wyższy poziom filmu fabularnego z prawdziwymi aktorami, z, no, z naturalnymi wnętrzami, może jakimiś małymi elementami dekoracji, ze sprawnością realizacji, i, ale przede wszystkim, i o to głównie chodzi, o kontrolę jakości tego, co powstaje. Jeśli mogę kilka słów, bo rozmawiamy cały czas o modelu filmu fabularnego, natomiast ja chciałem też wspomnieć o filmie dokumentalnym, o tym, jak to wygląda, może trochę z perspektywy poniekąd trochę telewizji i też później dystrybucji, ponieważ niejednokrotnie, jak robiłem filmy dla telewizji, mieliśmy duże budżety i było fantastycznie, natomiast kiedy zwracałem się z własnym projektem filmu, to było ciężej. Zwłaszcza kiedy chciałem na przykład zrobić film swój autorski, miałem pomysł, miałem już bohatera wybranego i musiałem odbyć trudną drogę, jak znacie pewnie tą drogę chodzenia po korytarzach i szukania pieniędzy. I zaczynałem gdzieś tam na początku jeszcze jako absolwent szkoły od korytarzy TVP, potem komercyjnych telewizji, aż w końcu też docierałem do takich, no, poprzez to, że pracowałem, cały czas pracuję w TVN-ie i miałem no, jakieś kontakty, no to też mówisz, na przykład szef powiedział, panie Jacek, no ale co, no pół miliona widzów to obejrzy, no to ja tego nie mogę wyemitować, no pół miliona to mnie interesuje. Mnie interesuje, jak film mój, to znaczy dokument obejrzy 5 milionów, tak? Ja nie dawałem gwarancji 5 milionów widzów, dawałem gwarancję pół miliona, to za mało na komercyjnej telewizji. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to mnie jakoś tak nie odstraszało od pomysłu, powiedziałem, że ten projekt jest fajny, ciekawy, tak wierzyłem i tak było. Zrealizowałem ten film po prostu za własne pieniądze, poszukałem pieniędzy też u sponsorów, czyli jeśli to był film o nurkowym świecie ludzi, którzy gdzieś tam zdobywają, przekraczają nowe granice ludzkie swojej wytrzymałości i też możliwości, poszukałem w firmach, które się zajmują właśnie nurkowaniem, hotelarskie, sam siebie sfinansowałem, jako że jestem i reżyserem, i operatorem, no, wiele pieniędzy nie potrzebowałem. Zrobiłem go w 10 dni, bo to były minimalne jakby środki na mój film. Potem za niewielkie koszty też z moimi przyjaciółmi zmontowałem, czyli też sfinansowałem. I potem się okazało, że tak naprawdę film za 30 tysięcy czy tam 40 tysięcy złotych zrobiłem. Premierę zrobiłem w TVP, bo dzięki temu, że miałem wszystkie prawa do filmu, to mogłem zrobić premierę w TVP. Poleciał sobie rok czasu, 4 razy został wyemitowany w TVP1, gdzieś tam w TVP Polonia. A później dzięki temu licencja już zeszła, sprzedałem go do TVN-u, ale już nie na ogólną antenę, tylko o tyle był ciekawy film, że to interesowało TVN. I sprzedałem go do TVN Turbo. Następnie licencja minęła w TVN Turbo, sprzedałem go na płyty DVD, tak? I zrobiłem 10-krotnie na tym filmie, słuchajcie. No. No, chyba cię wywalał z telewizji. Słuchajcie, nie wywalał mnie z telewizji, chciałem tylko pokazać jeden z modeli pracy nad jakimś projektem. I nie ukrywam, że jutro też będziemy rozmawiać o tym z Bogdanem Dziworskim i to też jest jakiś sposób na realizację siebie i spełnianie swoich marzeń, bo oprócz tego, że ja pracuję normalnie na co dzień w telewizji, robię filmy na zamówienie tak naprawdę, tak, bo to jest mój zawód. Ja robię komercyjnie, robię to, co widz chce oglądać. Natomiast jeśli chcę realizować siebie, mogę zrobić to równolegle, gdzieś obok zupełnie i nikt nikomu tego nie zabrania. Za własne pieniądze tak naprawdę możemy wyprodukować to, co też tutaj Sławomir idzie, jak opowiada. Przykładem też jest tego fantastycznym Kasia Zawodowicz, tak, i Tomek Saliński, że po prostu można to robić, no. Naprawdę można to zrobić. Słuchajcie, ja tu jeszcze rozrzucę ognia w odpowiedź na tą sprawę firm. Zauważcie, co tu się dzieje. Tu jest postawione kino 3D. Ekran to nie jest stąd, to jest wszystko to Andrzeja Warunkarzek, nie projektory wyleczone. Jest 10 chyba stanowisk montażowych, jest no, zgromadzenie sprzętu za 2 miliony euro. To jest wszystko rozstawione, ustawione, to jest zrobione studio filmowe za pomocą, to jest Łukasz, Andrzej, Janek, Michał, drugi Andrzej Cichocki, no, który oczywiście organizuje interaktywny tego. To aż żal. Aż żal, że ta potencja, która, słuchajcie, no, my dostajemy to tu za darmo, że ta potencja no, po 8 dniach zostanie zwinięta i rozsłana do tego. No, przecież
Na pewno ci sami sponsorzy, czyli my nic z tego nie mamy, oni nam dają tylko sprzęt, nie mieliby nic przeciwko temu, gdyby to jeszcze zostało miesiąc dłużej. Czyli my chcemy też wykorzystać tą możliwość, jeśli chodzi o sprzęt, to tutaj w tej chwili mówimy, że technika 3D jest kosztowna. Słuchajcie, no ja mówiąc, że jakbyś rozsądny człowiek, to wykorzystał te czarigi i w ciągu 5 dni zrobił film 3D za darmo. No. Darmo, macie i postprodukcję, i macie i rigi, i macie w dodatku no, zgromadzenie najlepszych w tej chwili stereograferów w Europie, no, bez żadnej wątpliwości. No, może Lakmana tu brakuje jeszcze, ale tak naprawdę nie widzę konkurencji specjalnie. Czyli to też jest jakby, w tym myśleniu jest to poczucie, że za ten sprzęt, gdybyśmy robili ten film komercyjnie, w normalnej produkcji filmowej, musielibyśmy zapłacić, no powiedzmy, do 30% budżetu. No, tutaj mamy go za darmo, więc to też korzystamy z tego modelu, który wynika, bo oczywiście produkcja tego filmu musiała być powiązana z warsztatami, no bo na produkcję nie podejrzewa, żebyśmy dostali tyle i tak dobrego sprzętu, ale myślę, że dużo łatwiej będzie przedłużyć zostawienie tego sprzętu w kierunku realizacji konkretnego, wybranego projektu. No i to będzie za darmo. Tutaj padł taki temat dystrybucji w internecie, bo rzeczywiście zagadnienie dystrybucji jest kluczowe dla filmu, dlatego że no jest rynek, prawo popytu i podaży, i po drugiej stronie są ci widzowie, do których trzeba dotrzeć. Ja jestem właścicielem takiego portalu iplex.pl, to jest jedno z większych kin VOD, mam tam 2 miliony widzów. Ja mogę zadeklarować tutaj, jak siedzimy, że ktokolwiek ma jakikolwiek fajny pomysł, to bardzo chętnie go umieścimy w internecie, wypromujemy do tych paru milionów widzów i nawet jeżeli projekt jest ciekawy, to od jesieni mam taki pomysł, żeby troszkę się dołączyć do produkcji, więc taka szansa jest. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, to też warto zwrócić uwagę na taką perspektywę z punktu widzenia dystrybutora, bo jeżeli ja mogę kupić w Cannes za kilka tysięcy euro prawa do dystrybucji w miarę wysokobudżetowej produkcji, czy hollywoodzkiej, czy europejskiej na terytorium Polski, no to jeżeli za kilka tysięcy euro można mieć bardzo wysokiej jakości content, no to trudno jest sobie wyobrazić, że się wydaje nawet 100 tysięcy złotych na produkcję czegoś lokalnie. A jeżeli się wydaje, to warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że powinien to być albo taki film, jeżeli coś robicie, który ma przynajmniej potencjał dystrybucji międzynarodowej, że oprócz tego, że on w Polsce da się obejrzeć, to można go do Cannes wziąć, pokazać kolegom i spróbować go sprzedać gdzieś dalej. Czyli albo jest to film po angielsku, albo przynajmniej, nie wiem, zapraszacie przyjaciół aktorów z innych krajów, albo ludzi, którzy... No jesteśmy Europejczykami, zapraszacie przyjaciół, którzy pomogą robić to z innych krajów. Łatwiej dzięki temu jest go sprzedać na innych terytoriach. Albo jest to temat na tyle interesujący i dotyczący lokalnego rynku, lokalnych problemów, lokalnych polskich zagadnień, że po prostu dystrybutor no, nie może takiego kontentu kupić za granicą. Dlatego jest wtedy tak more inclined, chętniej po prostu kupi tego typu film, no, bo nie da się go substytuować żadnym innym kontentem. Pytanie Piotrka jest takie, jakie wartości powodują, że film nabiera takich charakterystyk międzynarodowych? Myślę, że to na różnych levelach można rozpatrywać. Przede wszystkim na pewno jest to, że niski budżet pomaga w każdym aspekcie. Więc jeżeli już poruszamy się w ramach tego niskiego budżetu, wydaje mi się, że po pierwsze film, język. Jeżeli film jest robiony po angielsku, to jest naprawdę klucz. I moim zdaniem wcale nie jest to takie trudne, żeby zrobić film po angielsku. Jest dużo przykładów, no wiadomo, no, poruszamy się tutaj w świecie fabuły, ale no, powstają na przykład animacje bardzo fajne. O ważkich problemach społecznych, czy o wojnie gdzieś tam w Iraku i tak dalej. Taka animacja może powstać gdziekolwiek, tak? I to też jest film, który da się sprzedać na cały świat. Więc to jest ten język angielski. Druga rzecz, jeżeli do produkcji, moim zdaniem, zaprosi się kolegów, można ich znaleźć przez LinkedIna, przez Facebooka, gdziekolwiek. Zaprosi się dźwiękowca z Francji, kogoś tam skądś tam. I ci ludzie mają lokalne kontakty i pomogą nam znaleźć dojście do lokalnego dystrybutora, więc nawet zamiast jednego kraju mamy 5, 6, 8 krajów, w których możemy już coś działać. Więc język, no i oczywiście tematyka, no jeżeli dotykamy, tematyka jest ogólnoświatowa znana, nie musimy robić filmów, które nawiązują do katastrofy smoleńskiej, możemy robić film, który nawiązuje, nie wiem, do globalnego ocieplenia, albo do czegokolwiek, co jest na świecie istotne. My mamy, jak Gombrowicz to mówił, taką
lokalną perspektywę, że w ogóle nie rozmawiamy o problemach świata. W Polsce nie powstają żadne rzeczy, które dotykają problemów świata. W pewnym sensie to, co Janek zrobił, jest taką próbą, że rzeczywiście dotykasz tego, co jest na świecie istotne. I to brawo, to w tą stronę powinniśmy iść. Gdyby ten film był jeszcze po angielsku, to kto wie, gdzie mógłby trafić. Kino moralnego niepokoju zaczęły się takie książki, Świat nieprzedstawiony. Jeden z autorów Zagajewski. Dokładnie dzisiaj to samo się dzieje. Miliony Polaków wyjeżdżają z Polski, zakładają rodziny. On jest Polakiem, żona jest Francuską, mieszkają w Anglii, dziecko idzie do angielskiej szkoły, a potem się przenoszą do Argentyny. Ten świat tych milionów ludzi jest kompletnie nieprzedstawiony światem, bo oczywiście nie mówię o serialu Londyńczycy, który no, naprawdę w żadnej mierze nie przedstawia tego, co jest pewnym zjawiskiem. I to tutaj zauważcie, jest taka rzecz, która jest też związana z pewnym prawnym problemem. To są filmy bez narodowości, bo oczywiście festiwale międzynarodowe jako taka naturalna forma promocji dla krajów, których nie stać na normalną hollywoodzką promocję, i często korzystamy z tego modelu festiwalowego, no, które nam nie jest łaskawe dla nas w ostatnich latach. Taki film musi mieć narodowość, więc tutaj ten rodzaj koprodukcyjności, w dodatku, że ludzie mówią nie, powiedzmy, w takim różnych językach, powoduje, że prawdopodobnie jakieś zamieszanie prawne i kłopot zakwalifikowania tego filmu na duży festiwal międzynarodowy. Nawet prawnie są tym kłopoty. To jest no, jeden z takich tematów, który niewątpliwie jest interesujący, niewątpliwie jest europejski. I spotkałby się na pewno zainteresowanie nie tylko w Polsce. Nie powstaje żaden film na ten temat. Obawiam się, że takim ostatecznym beneficjentem tego systemu może być korporacja. Na przykład w momencie, kiedy mamy na produkcję 6 milionów i dowiadujemy się, że ktoś może nam to samo, co firma Y zrobi za 6 milionów, zrobi za 2 miliony, korporacja na koniec zarobi 4 miliony. Jak będzie zabezpieczony twórca, jak tego twórcę zabezpieczyć, aby do takich sytuacji w tym systemie nie dochodziło? Znaczy, no ja się nie jestem prawnikiem i tutaj musicie mnie skorygować, ale mi się wydaje, że dużo silniejszym argumentem, zakładając wszystkie mechanizmy, które istnieją w tej chwili kontrolne, na przykład jeżeli tam włożymy muzykę, no to ta muzyka przez sam fakt włożenia, możemy ją odszukać przez system wyszukiwarek i porównać z jakąkolwiek inną muzyką, i to w ten sposób się kontroluje no, autorstwo danego utworu. Że zrealizowanie takiego szkicu filmowego, takiego brudnopisu jest dużo, tak sobie wyobrażam, gdybym prawnikiem bronił jakieś sprawy, dużo mocniejszym argumentem niż zapis literacki. Bo to są dwie dziedziny. To już jest jakaś wizualizacja, tam już są jakieś sceny, tam są już jacyś aktorzy, tam już jest coś, co daje, co dużo bardziej przypomina to, co jest ostatecznym utworem. Natomiast korporacja w momencie, gdy jakby chciała ukraść scenariusz, robi to z łatwością i to jest niezależnie od amerykańskiego systemu, którym, jak wiecie, są rejestrowane scenariusze i procesy ciągną się miesiącami. Głównie to polega na tym, że każde studio filmowe zatrudnia najlepsze kancelarie adwokackie, jakie istnieją, bo mają bez przerwy takie pozwy. No i autor scenariusza, który no, żyje z tego, że jest jakimś dziennikarzem gdzieś i ma parę groszy, no, nigdy w stanie nie jest wygrać takie procesy. Nawet jeżeli on wygrywa, to te procesy się ciągną miesiącami, latami. I bardzo rzadko się zdarza, że w końcu ten, kto komu schadziano pomysł, a to się dzieje powszechnie, dochodzi swoich praw. Jednocześnie oczywiście nie chcę podważać słów mojego szefa, natomiast chciałabym wam powiedzieć, że tutaj nie ma nic za darmo. To wszystko, co widzicie, to nie jest tak, że ktoś nam coś dał na słowo czy na nazwisko. Nikt wam nic nie da za darmo, jeżeli rozmawiacie ze sponsorem. Musicie mieć konkretne świadczenia na nich. Musicie rozmawiać z decydentem. Musicie pilnować tego, aby to było partnerskie. Aby jedna i druga strona otrzymała korzyść. To, co tutaj się dzieje w przeciągu tych 10 dni, to jest ogromny wysiłek całego zespołu. I jak wiecie, Film Spring nie jest nastawiony na zysk komercyjny.
chcemy umożliwiać młodym filmowcom udział. Stąd tak symboliczne opłaty, chociażby rejestracyjne, tak. I przypuszczam, że to, co my tutaj robimy, to powinno być robione przez wszystkie szkoły filmowe, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Na samym początku produkcji i to, ta praca Andrzeja Cichockiego, koordynatora grup filmowych, że tak powiem, tłumaczenie i naszej idei było z początku dosyć skomplikowane, jednak widzimy, że cel został osiągnięty i że filmujecie. Dlatego na ten nasz pomysł narodził się właściwie już po kilku latach, tak, że ciągle są efekty waszej pracy, że wam się chce, że chcecie tutaj przyjeżdżać, realizować swoje filmy. Zresztą Kaśka i Tomek są żywym przykładem na to, że kontakty, które nawiązują się na Filmspringu, mają swój dalszy zawodowy ciąg i są realizowane produkcje, bo naprawdę można. Natomiast oczywiście nie ma tak, że jest łatwo i lekko. My jako Filmspring dajemy bardzo dużo z siebie i mamy nadzieję, że wam również się będzie chciało na kolejne lata tworzyć i kreatywnie puszczać wódze wyobraźni, aby powstawały jak najlepsze filmy, bo tak naprawdę z mojej strony, ze strony biznesowej, liczy się efekt i produkt. Ja nie mówię, że wy jesteście produktem. Ja mówię, że to, co ma powstać i to, o czym na przykład Janek opowiadał, o tym marketingu, tak, o tym, jak przez właściwie zaimplementowanie jednej muzyki zespołu nagle się okazało, że ten potencjał marketingowy i siła dotarcia, czyli ten target group, jest milion razy większy. Dlaczego tutaj był YouTube? Dlaczego tutaj jest Google? Dlaczego tutaj mówimy o nowych technologiach? Dlaczego my mamy z nimi kontakt? Właśnie o tym myślimy, aby iść do przodu, bo nikt nam nic za darmo nie da i za darmo nie powstaje Filmspring na kolejne lata. Jest to realność życia i na pewno od samego początku rodzice wam powtarzali, że życie nie jest sprawiedliwe i że trzeba walczyć o swoje i zawsze tymi łokciami się rozpychać, promować się bardzo mocno. I mamy nadzieję, że to będziecie robić, bo tutaj są doskonałe warunki do tego, aby to właśnie zrobić. Także think big. Gdybyśmy nawet zrealizowali nawet nie półtora godziny, ale powiedzmy pół godziny materiał, który miałby być no jakby przyszłym obrazem tego już konkretnego filmu, i zrealizować go bez aktorów, tylko tak na żywioł, z udziałem osób, które pracują przy scenariuszu, z operatorem i tak dalej. Mam jeden problem, bo nie wiem, czy to się da obejrzeć po prostu. Czy da się wytrzymać te pół godziny oglądając to. Ja absolutnie jestem pod wrażeniem właśnie tego, żeby odejść od scenariusza. Tak jak pan doskonale powiedział, to jest problem, bo naprawdę niewiele osób go czyta. No, to panie to, co pan mówi na końcu. No, dużo, znaczy mnie byłoby trudniej przeczytać scenariusz, oglądać takie online. Takie mam uczucie. Nie, że są niektórzy są zmuszeni do czytania, ale oglądam to za często i nie mam takiego. To jest, znaczy krótko mówiąc, no, wygranie ze scenariuszem tylko troszeczkę jest loteryjną sprawą. No, jest to loteria, no, nie jest to tak, że wartości wygrywają. Takie jest moje uczucie i to, o czym rozmawialiśmy wczoraj i mówimy dzisiaj, jest w moim wypadku częściowo sprawdzone, bo tak mówiłem, te moje warsztaty zawsze polegają na tym, że scenariusz filmu objawiany pierwszego dnia na takim tygodniowym warsztacie i potem oczywiście oni nie są w stanie zrealizować w ciągu tygodnia wszystkich scen, ale takie najważniejsze sceny z pierwszego, drugiego, trzeciego aktu realizują. Ja nie uważam, że to może być krótszy utwór niż półtora godziny. Jeżeli ma być półtora godziny film, to powinien być półtora godziny online. Często właśnie nasze scenariusze są przeładowane czasowo proporcje. Nigdy nie montuje scenariusza filmu, bo tam tak jak napisał, zawsze to są różnice i te różnice sięgają do 30-40%. Tu jest pewna szansa. Potem tak ten film się zmieni. To nie jest tak, że ja nie uważam, że słuchajcie, nie uważam, to nie jest żaden mechanizm, to nie jest żadna apteka, gdzie tam trzeba odważyć dokładnie i tak dalej. To nigdy nie będzie 1:1, to jest jasne. Ale po pierwsze wiedza tej grupy realizacyjnej będzie dużo większa. I tutaj muszę się powołać znowu na poprzednie spotkanie.
z Jankiem, który mówił o tym trzyletnim dogadywaniu. To jest też jakby inna forma budowania tej wizji tego filmu. Oczywiście równie dobrze, o czym mówiłem wczoraj, takie trzyletnie dogadywanie można prowadzić do spłonzenia, bo bardzo często tak jest, co ja zauważam, bo często pracuję z młodymi reżyserami, że oni tak się zbliżają do tego tematu filmu, tyle razy go powtarzają, tyle razy go jakby przepuszczają przez głowę, że w momencie, gdy zaczynają realizować film, to tak jakby już to nie jest takie ważne i wtedy są jakby bardziej zachwyceni i bardziej wciągani, wciąga ich subplot, tło, sceny tłowe, sceny dodatkowe, tracą poczucie, że cała konstrukcja scenariusza polega na tej głównej anegdocie, to jest kręgosłup tej historii. Jakby porzucają, to już nie jest kochanka, ta fascynacja mija. Oni są w przededniu rozwodu w momencie, gdy rozpoczynają często film. Właśnie przez ten konkurencyjny tryb, ta próba przekonywania różnych redaktorów, producentów, aktorów, zagrali opowiadanie w kółko tej samej historii, doprowadza do dewaluacji wartości, doprowadza to nie związane z waszym tematem, ale ja na przykład jak mam robić jakikolwiek film i wiem, że to jest takie, czyli tych scenariusz tam przeczytam różnych dużo i nie zawsze to robię, ale jeżeli już mam tak przekonanie, że mam dany film zrobić, to ja po lekturze tego scenariusza pierwsze co robię, to teraz siadam przed komputerem, a kiedyś zapisywałem jakieś takie notatki i to takie dwie czy trzy strony jakichś uwag niezbornych, co mi przelatywało przez głowę. I to było strzał. I te notatki są dla mnie najcenniejszą rzeczą potem w tym filmie, który robię, bo dopiero po jakimś czasie dochodzę do analizując, wchodzą głębiej, jakie one mają znaczenie. Ja krótko mówiąc, za pomocą tych notatek fotografuję stan mojego umysłu. To jest jakbym robił fotografię. Co ja wtedy myślałem? Ja po prostu notuję emocje. Bo potem ja czytam ten scenariusz jeszcze raz, gadam z reżyserem, jestem na planie i tak dalej. I już o czymś innym myślę. Ja już tracę ten ogląd całości. Ja już patrzę z punktu widzenia ujęcia, z punktu widzenia sceny. Już patrzę przez mikroskop. Patrząc przez mikroskop, nie używam szeroko obiektywu, nie widzimy wszystkiego w całości. To zresztą jest sprzeczność taka bardzo skomplikowana w zawodzie reżyserskim, bo jednocześnie musi być o detalu, a z drugiej strony nie można zapomnieć o tym, że to jest pewna historia, która musi mieć początek, środek, koniec i oni z tym musi trzymać w cuglach emocje widza, bo inaczej go opuszczą. Jak nie ma emocji, to ta rzeczywistość, którą robimy w kinie, znika. To, co chcemy zrobić, to jest serwis wkładania nie skończonych filmów, tylko rodzaju szkicu filmowego jako sposobu szukania pieniędzy i współpracowników. To jest to, co chcemy zrobić, bo to jest oryginalne, tego nikt nie ma i wierzymy, że to się może sprawdzić. Największy problem polega na tym, że powstaje bardzo, bardzo dużo krótkich filmów, krótszych, dłuższych i to nie jest ta. I coraz więcej z nich jest wielkiej jakości. To nie jest tak, że one się nie sprzedają, bo chociażby może u nas to jeszcze nie jest tak popularne, na przykład w Ameryce bardzo dużo ludzi kupuje filmy na iTunesie za 99 centów, tylko żeby dostać się, żeby tam sprzedać swój film, to trzeba być na przykład w preselekcji oscarowej, prawda? Albo w jakiejś. Ten film musi po prostu przedstawiać jakąś jakość. Ale wydaje mi się też, że całe nasze życie, przez to, że żyjemy coraz szybciej, mamy coraz mniej czasu na oglądanie filmów i robimy to bardzo pobieżnie, w metrze, w pociągu, pokazując coś komuś, sprzyja właśnie temu, żeby nie prezentować długich form, tylko zwięzłych, intensywnych emocjonalnie. Natomiast oczywiście problem sprzedaży zawsze istnieje, ale wydaje mi się, że trzeba być kreatywnym w związku z tym, szukać jakby już na etapie powstawania filmu, myśleć o tym, gdzie moglibyśmy go sprzedać, jak go dystrybuować. I słyszałam na przykład ostatnio o takim ciekawym pomyśle, że duzi wydawcy e-booków mają teraz taki pomysł, żeby do książek, które wydają właśnie w PDF-ach, w formach elektronicznych, dokładać rozdziały w formie filmowej, które dopowiadałyby główną historię. Czy to się sprawdzi, nie wiadomo, natomiast dużo się dzieje i wydaje mi się, że
każdy z nas, chcąc, podchodząc do produkcji swojego filmu, powinien myśleć, jakie on ma pozafilmowe płaszczyzny dystrybucji, czy okołofilmowe. To, co chcemy zbudować, to w ramach przebudowy strony chcemy zbudować taki serwis, który pozwala na uploadowanie szkiców filmowego i tylko szkicu. To jest przez definicję nieskończony film, ale on reprezentuje tą historię, która normalnie byłaby zapisana w scenariuszu. Czyli scenariusz jest to wasz wewnętrzny dokument, możecie go sobie trzymać w domu, nie pokazujecie nikomu i szukacie współpracowników, to że przecież nie chodzi tylko o pieniądze. No, chodzi na przykład o to, że zrobiłeś taki film i kompozytor, który szuka pracy, napisze jakąś makietę muzyki, no, zaproponuje ci jakiś pomysł, no i ta makieta ci się spodoba i ją będziesz chciał używać. No. Ktoś tam zobaczy jakiś operator z nazwiskiem, powiedzmy dobry, który rankowo ma jakąś wartość, no i spodoba mi się historia na tyle, że zdecyduje się ją zrobić jako na przykład koproducent, żeby zrobić za darmo zdjęcia. No, wszystko jest możliwe, słuchajcie, to jest pewien serwis, który ma ułatwić zdobywanie środków, a jednocześnie kontrolę tego produktu w przyszłości. To na pewno jest no, pewna próba, no, nie tak jak próbą była interaktywność w tym roku, to tak w przyszłym roku chcemy zrobić taką próbę. No, nowy model produkcyjny, ale też nowy model kontrolowania tego utworu, który robimy i to spróbować. Nie gadać, bo gadanie nic nie wynika, tylko no, konkretnie zrobić. No.